Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu. Ale to nie będzie taki zwykły vlog, powiedziałabym bardziej konkretny i szczegółowy. O co chodzi? Jak widzicie, jestem już gotowa do wyjścia i za moment zabieram Was ze sobą. Jedziemy na bardzo ciekawą konferencję prasową dotyczącą retinolu i retinoidów. Ten temat ostatnio bardzo Was interesuje, dostaję od Was ogromną ilość pytań, dlatego jest okazja na to, żeby poświęcić ten dzisiejszy film właśnie na ową konferencję. A dlaczego? Dlatego, że na konferencji o retinolu i retinoidach będzie wypowiadała się m.in. dr Ewa Chlebus. I ona dziś zaprezentuje swój pierwszy dermokosmetyk, którym jest kuracja z retinolem na noc. Na konferencji powinny się pojawić jeszcze inne osoby, ale to już wszystko w trakcie wyjdzie, które tworzyły ten owy kosmetyk. Natomiast ja chciałabym przekazać Wam jak najwięcej informacji z wiarygodnego źródła, jakim jest właśnie dr Ewa Chlebus, bo doktor jest specjalistą dermatologiem, ale znana jest również ze swojego programu dotyczącego peelingów skórnych, leczenia skóry, problemów skórnych. Doktor prowadzi w Warszawie klinikę wraz z innymi lekarzami, specjalistami, kosmetologami. Wiem co prawda, że ciężko się do niej dostać, bo często mi piszecie, że terminy oczekiwania na wizyty są naprawdę bardzo długie, ale to jest jeden z niewielu takich specjalistów, do którego pójdziecie nie tylko na konsultacje. On dokładnie obejrzy Waszą skórę, będzie wiedział od razu, w czym leży problem i nie tylko zapisze Wam serię zabiegów i kuracji, ale również ułoży plan całej pielęgnacji. To jest bardzo, bardzo ważne. Dlatego też jak tylko dowiedziałam się, że dr Ewa Chlebus wypuszcza swój preparat, taką kurację na noc z retinolem i zostałam zaproszona na nową konferencję, powiedziałam, muszę tam być, muszę to dla Was nagrać i musimy zobaczyć, o co chodzi, co będzie miała do powiedzenia pani doktor. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, także nie przedłużam z tym wstępem, jedziemy, a już po konferencji powiem Wam, co ja na ten temat sądzę, no i co myślę o tym nowym preparacie. Także bardzo serdecznie Państwa witam, bo bez Państwa również nie byłoby mnie, bo tak oprócz mojej wiedzy to tak naprawdę Wasza pomoc przez te 25 lat była bardzo, bardzo istotna. A teraz powiem dwa słowa na temat kremu, dlatego że jak Państwo wiecie, zawsze interesuje mnie takie w ogóle podejście w jakimś sensie naukowe, bo tak mnie stworzono i chciałam Wam pokazać, bo tak żyjemy w takim zamieszanym świecie, chciałam powiedzieć, że takie wartości ważne ciągle muszą nam towarzyszyć, bo każdy z nas musi tę kroplę swoją dołożyć do tego życia, żeby było nam trochę lepiej. I wiecie Państwo, że uwielbiam retinoidy i to jest taka baza naukowa, mówię bardzo dużo wykładów na ten temat i bardzo uważam, że to jest taka ważna substancja dla dermatologii, pewnie najważniejsza. I dwoje twórców i właściwie nauczycieli, wielki profesor Klikman, którego ja w życiu raz spotkałam, a tak naprawdę był największym dermatologiem świata, on już nie żyje w tej chwili, amerykański profesor, który opracował możliwości leczenia retinoidami w różnych przestrzeniach, jeśli chodzi o skórę i on tak naprawdę tak dużo dobrego nam dał, jeśli chodzi o tą wiedzę. A z kolei profesor Jabłońska, największa dermatolog Polski powojennej, która nas wychowała w duchu retinoidów. Państwo wiecie, że ten piecze dobry chleb, który ma tego dobrego szefa, który ma pierwszego mistrza, który go wychowa i wykształci w jakimś duchu. I taka była profesor Jabłońska, był też profesor Chorzecy, wielcy dermatolodzy, który ja miałam szczęście zaczynać pracę i oni ukształtowali mnie jako lekarza.
I teraz retinoidy, dwa słowa. Ja powiem bardzo krótko, ale tak chciałam, żebyście Państwo rozumieli tą moją pasję, czy naszą pasję i w ogóle chęć tworzenia czegoś, co jest naprawdę gdzieś ma takie duże podłoże naukowe. Przede wszystkim w 1986 roku, proszę zobaczyć, ile to jest lat, profesor Kligman opublikował pierwsze prace na temat leczenia zmarszczek retinoidami. I możecie powiedzieć, no dobrze, dlaczego wracamy do retinoidów, o tym sobie powiemy po tylu latach, ale pierwsze prace naukowe, które pokazały się, ukazały się w dobrym piśmiennictwie światowym, to jest właśnie 1986 rok. I wieloletnie badania naukowe to potwierdziły, ta badania jest taka amerykańska baza biblioteczna, tak zwana Cochrane. Tam się zbiera wszystkie prace naukowe, które są z tych badań, które są udokumentowane ze ślepą próbą, to są obiektywne badania i do tego się wrzuca i się patrzy, czy rzeczywiście są dowody na działanie danej substancji. Tego tak nie mówi się, że zabrał tam parę osób i to działa. Nie, to są głębokie, bardzo ważne badania. I tak naprawdę jedynie retinoidy miejscowe stanowią taki rodzaj terapii, która jest oparta o bezsporne dowody skuteczności, jeśli chodzi o odmładzanie skóry. Dlaczego tak z tymi retinoidami? No, jak one są takie ważne, to może tak niekoniecznie ważne są, żebyśmy je dostarczali. Musimy je dostarczać, bo one nie mogą być syntetyzowane przez człowieka, musi być retinoidy, muszą być dostarczane z zewnątrz i braki tego retinolu wynikają z ekspozycji na słońce, promieniowanie ultrafioletowe, dzisiaj się mówi o szerszych zakresach promieniowania, różnych jak gdyby zakresach, które wpływają na naszą skórę, a oczywiście i stresu oksydacyjnego, który towarzyszy nam wszędzie, ale także starzenia chronologicznego, czyli także naszej genetyki. I teraz tak. Ja tylko dwa słowa, tak żeby sobie wyobrazić. Tam ukazały się setki prac na temat retinoidów i ja tylko w takim żeby zrozumieć mechanizm działania. Po pierwsze, one działają na zwiększają syntezę kolagenu, tego kolagenu pierwszego, trzeciego, piątego, ten, który jest związany z granicą skórno-naskórkową i daje nam taką bardziej napiętą skórę. Nasza skóra nie jest wiotka, nasza skóra jest taka napięta i gładka, wszyscy do używania retinol i Państwo używają, bo Państwo jesteście świadomym konsumentem, to wiecie, że tak być może. Jednocześnie hamują aktywność enzymów, które degradują kolagen i elastynę. Z drugiej strony zwiększają proliferację i różnicowanie się komórek, czyli wzrost spoistości występuje w warstwie rogowej, pogrubienie warstwy ziarnistej, to jest ten pierwszy moment działania retinoidu i zwiększają odkładanie się złogów mucyny, czy musi glikoproteidów, czy mówi się kwasu hialuronowego na skórku i w skórze właściwej. I to poprawia wygląd głębokich zmarszczek i daje zwiększone wygładzenie i zmniejszoną szorstkość skóry w takim obrazie klinicznym. I teraz to, co dla nas najważniejsze, jakie są efekty działania. One są ważne ze względu na nas lekarzy, na nas pacjentów, na nas konsumentów i na nas twórców kosmetyków, czy tak naprawdę on działa, czy nie. I pierwszy efekt, który będzie, to jest wygładzenie powierzchni skóry w pierwszym miesiącu leczenia. Często już po dwóch tygodniach to jest właśnie głównie ten efekt zbicia warstwy ziarnistej, czyli tej drugiej warstwy naskórka i odkładanie się głównie kwasu hialuronowego. I tutaj my trochę poznajemy, czy te retinoidy działają, bo jeżeli dotkniemy skóry i spojrzymy, to widać, że to zaczyna działać. Spłycenie płytkich i głębokich zmarszczek, rozjaśnienie przebarwień. Za skórnik Państwo widzą, że retinoidy są stosowane, to jest podstawowy lek w leczeniu trądziku. Działanie przeciwzapalne, rozjaśniające. Na pewno będziemy iść w kierunku plam soczewicowatych i rogowacenia słonecznego. Ja o tym napisałam, dlatego że teraz jesteśmy po latach opalania się w nietypowych okresach czasu, i wakacjach taki, że będziemy za chwilę walczyć właśnie ze stanami przednowotworowymi. No i teraz dalsza sprawa. Jedna sprawa to jest ta nauka, a druga to są te wielkie kobiety, które kiedyś przeczytałam książkę właśnie Helenie Rubinstein i Elisabeth Arden. Jak takie czyniłam poszukiwania, Państwo znacie te moje poszukiwania, ciągle te masz mieszane recepty z tymi retinoidami dawane na zewnątrz do apteki. I pomyślałam sobie, że te wielkie kobiety, które stworzyły nowoczesną kosmetykę, kosmetologię, urodę i piękne kobiety, tak naprawdę prawie nic nie miały. One miały trochę tłuszczu, trochę preparatów, które naprawiały barierę naskórkową, trochę robiły dobrego naskórka i wtedy pomyślałam sobie tak, same retinoidy to nie wystarczy.
wystarczy. Tak naprawdę musimy mieć jakąś do tego formulację. Ludzie, nie, no ile Państwo się zgodzicie, żeby używać coś, co drażni, jest suche, niewygodne? To ma być eleganckie, ma być komfortowe, mamy czuć się dobrze. W związku z tym musimy zadbać o jakąś dobrą formulację. I teraz, jak o tym zaczęłam myśleć, to z doktorem Kajetanem Dąbrową współpracujemy parę lat, ale to jest niezwykle mądry naukowiec, młody człowiek. I takie zadanie, powiedziałam, mówię, Kajetan, no musimy coś z tym zrobić. Więc tak, zauważyłem w trakcie autoryzacji tekstu, że jest straszne mieszanie pojęć, że raz kwas retinowy jest retinolem, raz palmitynian retinowy jest witaminą A. Strasznie tutaj panuje bałagan. A to jest problem? Tak. Dlatego, że tutaj mamy narysowane, jak wyglądają retinoidy. One mają jedną wspólną część, tutaj zaznaczona na szaro, jest to układ pięciu sprzężonych wymówań podwórnych węgiel-węgiel. Różnią się tak naprawdę tylko tą grupą R. I tutaj widzimy, różnią się oczywiście również aktywnością. Aktywność spada drastycznie na komórki receptorowe, retinoidowe. Od estrów retinolu poprzez retinol, retinaldehyd i kwas retinowy. Kwas retinowy jest tym właśnie złotym standardem. On praktycznie jedynie działa na te receptory komórkowe. Czyli dążymy do tego, żeby on był w skórze. Tak, on się tworzy z retinolu, z retinaldehydu. W skórze ulega przemianom chemicznym właśnie do kwasu retinowego, który aktywuje te wszystkie procesy naprawcze. I o to nam chodzi. Musimy mu dać czas. Retinoidy mają jednak wspólną jedną cechę. Są bardzo niestabilne chemicznie. Pod wpływem tlenu z powietrza, wolnych rodników, reaktywnych form tlenu ulegają bardzo szybko degradacji, przez co tracą swoją aktywność. Dowiedziono, że zwiększona zawartość wody jeszcze bardziej przyspiesza ten proces, tak samo jak ekspozycja na światło UV, która powoduje izomeryzację tych wiązań podwójnie, wtedy one już nie pasują do tego receptora. Tutaj postanowiliśmy właśnie, staliśmy przed takim problemem. Wiedzieliśmy również z innych badań, że tylko około 1-3% retinolu, który zaaplikuje się na skórę, dociera do głębszych warstw skóry, gdzie ulega tym przemianom do retinaldehydu i do kwasu retinowego. Czyli to jest bardzo mała ilość. W czasie tej aplikacji on cały czas ulega tym niekorzystnym przemianom, temu tleniem i izomeryzacji, więc cały czas traci swoją aktywność. Naszym celem wobec tego było trzymanie takiej formulacji, która zwiększy jego stabilność zarówno w samym preparacie, w samym opakowaniu, jak również po aplikacji na skórze. I myślę, że udało nam się to osiągnąć poprzez znaczne ograniczenie ilości wody w naszej formulacji. Otrzymaliśmy formulację bezwodną i dodaliśmy jeszcze dodatkowe dodatki lipidowe, które powodują, że się tworzy taka bariera ochronna po aplikacji. Tutaj jeszcze. Suma summarum, otrzymaliśmy taką bezwodną formulację, która się składa tylko z 7 składników i 1 konserwanta i działa. Co no, potrafi? Wow. Zobaczymy dalej. I teraz tak, równolegle moim takim zainteresowaniem, nad czym pracuję od 10 lat, z czego jestem mniej znana, ale mam nadzieję, że te publikacje gdzieś będziemy mieli, bo do tej pory te publikacje trądzikowe udało nam się publikować na świecie, to jest ta alergia na kosmetyki. Znana jestem rynkowo, bo te kolejki, które się tak powiem nieskromnie wydłużają, właśnie z powodu są tej alergii na kosmetyki. I jak myśleliśmy o tym kremie, to ja pomyślałam sobie tak, mamy taką ogromną ilość badań i przeanalizowałam ponad 1000 testów kontaktowych naszych pacjentów z ponad 10 lat właśnie na składniki kosmetyki. I pomyślałam sobie tak, jeżeli chcemy zrobić krem, który ma bardzo mało konserwantów albo w ogóle, bo zaraz powiem jaka jest moja koncepcja na przyszłość życia, nie mojego, tylko w ogóle naszego cudownego, no to musimy się zastanowić, co tak naprawdę populacji polskiej mniej uczula. No i wybrałam 269 pacjentów z najbardziej wrażliwą skórą, to są ludzie z trądzikiem różowatym, oni bardzo łatwo się alergizują i to jest taki dobry model, jakby mówić językiem mojego syna, dobry model matematyczny do zbadania właśnie tych składników. Bardzo proszę. Teraz tak. Pokażę, nie będę tutaj czytała, właśnie do tego poprosiłam
Marcina, który jest właśnie doktorem Data Science, żeby przeanalizował. To nie możemy sobie tak powiedzieć, czy coś uczula bardziej, czy mniej. Myśmy przeanalizowali te 269, tych 269 pacjentów i ich testy i ich uczulenia na 72 alergeny, które znajdują się w kosmetykach, używając szwedzkiej firmy Chemiotechnic Diagnostic testów, które są najbardziej takie, najlepsze w świecie, by powiedzieć. Poproszę. I nie pokazujemy tutaj danych, dlatego że to jest jeszcze przed publikacją. Pokaż dalej, tylko chcę pokazać, ile żeśmy tego zrobili. To jeszcze było wiele tabelek, bo zauważyliśmy, że na przykład od 2014 roku są takie rzeczy, które dużo bardziej uczulają. Doktor Dąbrowa nam pozwolił, poszukał gdzieś w tych chemicznych rzeczach, dlaczego tak się dzieje, że Unia się zgodziła na pewne wyższe stężenia. To się zaraz było odzwierciedlenie właśnie w tej naszej grupie pacjentów. Poprosiliśmy też o to, żeby doktora Szmurę, żeby z nami współpracował, żebyśmy w czwórkę w jakiś sposób to opracowali, bo to jest naprawdę bardzo ważne. I teraz jakie są nasze wnioski? Że nie ma konserwantów w 100% bezpiecznego. Nie ma, nie ma. Po prostu ludzie mają stany zapalne i w zależności od tego, co stosują, na to się uczulają. Ale ograniczenia w przypadku pacjentów, wyeliminowanie, czyli jak pacjent dostaje wynik, to ja mówię konkretnie, co trzeba wyeliminować, czy odwrotnie, co można stosować, to daje poprawę. Ci ludzie, którzy nie są leczeni od lat, tak, czy mają nawroty, mają bardzo trudny przebieg choroby, nagle po latach są, mają zdrową skórę, jeżeli się otrzymają, oczywiście trzymają tych zasad. To jest często bardzo trudne, ale przynajmniej się starają. A przepraszam, czy mogła pani doktor powiedzieć, jeszcze rozwinąć ten model ukrytych konserwantów? To będziemy na pewno się kiedyś spotkamy, ponieważ mamy taką grupę ukrytych konserwantów. Ich nie ma na opakowaniach. Myśmy zauważyli, że od roku, właśnie w to, bo żeśmy badali, podzieliliśmy badania do 2014-2014 wyżej i tutaj doktor Dąbrowa zobaczył, że ta Unia zmieniła rozporządzenia i nagle my widzimy, ja na przykład ostatnio będąc gdzieś w teatrze, bo pokazałam, kto jest uczulony na co i jak które osoby, jak się to zabija przecież. Na ciebie za chlorów. Bo to jest też taka grupa bardzo reprezentacyjna ze względu na tą chemię, prawda? Wszędzie. I chodzi o to, że nagle zobaczyliśmy, szukając wszędzie swoimi sposobami, że nie ma żadnych danych naukowych na świecie na ten temat. I poprosiliśmy doktora Kajetana, żeby zaangażował jakby być na Instytut Chemii Organicznej. Badamy i już nam wyszło, że to znaczy państwu wyszło, nawiązaliśmy taki kontakt my jako klinika z Instytutem Chemii, żeby poszukać w tych substancjach i w tych produktach, którym uważamy, że mają te substancje, bo u naszych pacjentów wychodzą dodatnie te testy, żeby oni poszukali, no i mamy znalezione, więc będziemy publikować. To jest to, co wszyscy naprawdę, to widać bardzo w telewizji, ale jak zobaczyłam, że w relacji ze Stanów to mają na sobie, z Włoch, Polaków to wiem, że mają, no to pomyślałam sobie, że tutaj warto się tym zająć, że to nie jest tylko nasz problem lokalny. Bardzo proszę. No i teraz, co ja myślę, ponieważ Agata mówi, że nie hejtują, że ja nie znoszę tych ekokosmetyków, to ja powiem, co ja myślę, co będzie ekokosmetykiem XXI wieku. Przede wszystkim musi mieć aktywny składnik o działaniu potwierdzonym naukowo w dermatologii. To jest pierwsza rzecz. Druga, dla moje marzenie, i takie są retinoidy, to jest to, zapewniają naszej skórze efekt na dziś i na jutro. Czyli mamy mieć kosmetyk, który będzie poprawiał naszą skórę, ale mamy też jutro ładnie wyglądać. I ma być prosty skład, mało składników, pojedynczy konserwant. Dlatego, że powiedziałam, nie ma jednego bezpiecznego, ale jeżeli będziemy dawać, państwo zobaczycie, wejdźcie do Rossmana, zobaczcie z tyłu, ile mają składów kosmetyki, nawet firmy niszowe. 20, 30, mało, 70, tak? I to nas po prostu tak zaskoczyło, zaczęliśmy tym zajmować, bo nie wyobrażaliśmy sobie, że to jest taki problem. A to łączy się z leczeniem, bo to nie tylko z trądzikiem różowatym, z trądzikiem ludzi dorosłych, z ułotokowym zapaleniem skóry, alergią na kosmetyki, to jest ogromny problem taki społeczny dla ludzi codziennego życia. Bardzo proszę. I czyli prosty skład, 7 składników, 1 aktywny konserwant. No i właśnie ten taki, który jest wyliczony, że najmniej uczula w Polsce. Tak będzie ten kosmetyk nasz wyglądał, prosimy dalej. On jest pięknie zrobiony, jak państwo zobaczycie, bo tu jest informacja, jak używać, bo on nie jest łatwy w stosowaniu. No właśnie, właśnie mogłaby pani to powiedzieć. Tak, ja zaraz przejdziemy do następnego, takie mamy ładne różne gadżety. I tutaj jest bardzo dokładnie napisane, to jest również tak, pewno powie może o tym Micha, tak? Tak. Że tu mamy taki rodzaj innej aplikacji.
mamy taką aplikację, że się nakłada malusieńko ten krem, trzy punkty, trzeba zwilżyć ręce i posmarować i rozsmarować, to się rozsmarowuje jak jedwab. I tutaj żeśmy się w pewnym momencie z doktorem Kajetanem dogadali, że tak, mało wody, bo ja całe życie rozumiałam, że ta mało wody to chodzi o to, że nie było konserwantów mało. A on powiedział, nie, mało wody musi być, żeby to w ogóle działało. Także zeszły nam się dwa takie bardzo ważne trendy w myśleniu o tym kosmetyku. Z punktu widzenia chemii ma nie być wody, bo ma działać, czyli chcemy z tego, kto się pyta, no dobrze, tyle jest na rynku kosmetyków z retinolem, dlaczego wy myślacie coś takiego? I jak doktor Dąbrowa przeliczył, to prawie 90% tych kosmetyków ma wodę, one dlatego nie mogą fizycznie, tak? Tak się wyłączenie w swojej dziedzinie. Bardzo szybko się degraduje retinol. I dlatego ta wasza formuła jest trudna, jest trud trzeba ponieść, po to, żeby dać szansę, żeby zadziałał. I jest bezwodna. To jest i za, proszę Państwa, receptura, czyli terapia 3 razy w tygodniu. Dlaczego? Z moich wieloletnich obserwacji wynika, że nie można ludziom dać kremu na co dzień. Każda kobieta ma marzenie o własnym kremie. I ona dostała od przyjaciółki, kupiła na lotnisku i tak dalej. W ogóle się nie zgadza. Ona sama ma pomysł, bo to jest kobieta, która szuka, czy mężczyzna, który szuka. Ktoś, który chce lepiej. I ja z punktu widzenia lekarskiego mówię, dobrze, 3 razy terapia, a reszcie róbcie, co chcecie, tak? Bo tak jest. Potem oni oczywiście wchodzą w te takie reguły dermokosmetyki. Ale każdy z nas ma prawo wyboru. Każdy chce coś, czegoś ładniejszego i to jest tak, takie same jak my. Czyli 3 razy w tygodniu, trudna formuła, trudna, ale potem z kolei ten efekt kliniczny wyglądu jest tak ładny. Mój jeden z wielkich profesorów dermatologii powiedział do mnie, Ewa, ale ja tylko 3 razy w tygodniu ładnie wyglądam. Ja to się potem połączę i będzie codziennie. Proszę bardzo. I mamy taką piękną właśnie przez pana Michała zaprojektowaną informację do łazienki, żeby sobie zaznaczyć, które te dni to są te 3 dni, które będziemy stosowali, żeby się nie pomyliło. Bardzo proszę. I jeszcze oczywiście nie bylibyśmy sobą, proszę bardzo, to też tutaj poprosiłam o pomoc Marcina. Musieliśmy zrobić badania, czy to w ogóle działa. Państwo wiecie, ja to wiem od lat, że mam całe 2 półki peelingów, które nie to, że nie działają, one słabo działają, nie ma korelacji do ceny. Ja muszę przebadać, tak jak zawsze proszę moich współpracowników, żebyśmy najpierw spróbowali nowe rzeczy, czy one rzeczywiście działają, bo w przypadku każdego musi być efekt kliniczny i musi być korelacja do ceny. I teraz tak, tutaj ocena stanu skóry, czyli na początku ocenialiśmy 33 kobiety w wieku od 28 do 48 lat, średnio 54 i było badanie po 6 i 12 tygodniach i chodziło jak oceniał pacjent, lekarz, pierwsza rzecz, czy jest poprawa czy nie, no bo to chodzi o to, czy działają te retinoidy czy nie, prawda? Bardzo proszę. Później dosyć trudne podłoże, trudna formulacja. Chcieliśmy zobaczyć, czy ludzie są zadowoleni z wydajności, bo tego nie jest dużo, jak to w ogóle jest. Wiemy, że takie opakowanie jest starsze na 3-4 miesiące, czy 3 razy w tygodniu. Jakie jest wchłanianie tego produktu i jakie jest rozprowadzenie. Problem pierwszy jest taki, że ktoś, kto to bierze do ręki, musi przeczytać instrukcję. Bardzo dużo ludzi chciałoby traktować to jako krem. I dlatego napisaliśmy terapia. To nie jest krem, bo tego się dużo nie używa. Tylko używa się trochę. I to, co takie było dowodem na to, że czy to działają retinoidy, jak to wszystko wygląda. I dla nas było ważne nawilżenie, to jest trudniejsze do oceny dla pacjenta. On tylko wie, że nie ma suchej skóry. Ale widoczne rozjaśnienie, blask, odbicie światła, to jest takie bardzo ważne. Od zawsze to powtarzają tacy najwięksi dermatolodzy, którzy się tym zajmują, profesorowie świata, szczególnie profesor Leona jest takim guru w tym. I ona zawsze mówi, pamiętajcie, odbicie światła, rozjaśnienie i blask to jest to, co jest najważniejsze. I jeszcze gładkość skóry. I tu mamy taki pokaz kliniczny, to jest wyjściowe zdjęcie i robiliśmy zdjęcia, na zdjęciach po prostu widać, czy to działa, czy nie. Poproszę dalej, jak to wygląda, jest ten efekt rozjaśnienia, wygładzenia i takiego, to jest bardzo miło w dotyku. I proszę dalej. Państwo zobaczycie, te panie nie są uczesane, nie są pomalowane, nie są zrobione, że po są ładniejsze, bo są ładniejsze, one są takie, jakie są, tak? I proszę dalej. Jestem
jestem już po konferencji. Mam co prawda mało baterii, więc postaram się jak najszybciej powiedzieć Wam, jakie są moje wrażenia na ten temat. Tutaj mam oczywiście coś do picia, mój ulubiony kolagen. I co chciałam Wam powiedzieć? Dostałam do przetestowania od pani doktor ten oto preparat i zaczynam terapię z nim już dziś, więc za jakiś czas opowiem Wam, jakie są moje wrażenia z testowania tego oto dermokosmetyku, tej oto kuracji. Natomiast chciałabym się odnieść jeszcze do samego spotkania. Jak mogliście zauważyć, niesamowicie ciekawe. W ogóle ja uwielbiam tego typu konferencje i spotkania, gdzie to właśnie specjaliści w danej dziedzinie, gdzie lekarze wypowiadają się na temat działania różnego rodzaju substancji aktywnych na naszą skórę, bo to jest zupełnie inna bajka niż tego... wszystkie takie konferencje prasowe, eventy kosmetyczne, gdzie przedstawiciele danych marek opowiadają o swoich nowościach, produktach i tak dalej. Zresztą sami widzieliście co i jak i rozumiem doskonale, że możecie trochę pogubić się w tych wszystkich nazwach, informacjach, które przekazywał chemik, troszkę pani doktor, bo to jest zrozumiałe. Natomiast cieszę się, że miałam dzisiaj taką możliwość, żeby wziąć udział w tym spotkaniu, za co bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie od pani doktor i to, że mogę dzisiaj Wam przekazać taką wiedzę. Chciałabym jeszcze dodać kilka informacji na temat tego produktu, bo tak, jest on dosyć drogi i jest on dostępny w sklepie internetowym pani doktor, jak również stacjonarnie w klinice pani doktor. Ale bardzo podoba mi się sama koncepcja stworzenia tego preparatu, już nie mówiąc o składzie, który jest po prostu rewelacyjny, ale też właśnie to, z czym pani doktor do nas wychodzi w tych naszych obecnych sytuacjach, czasach, modach i całej reszcie. Mamy tutaj dosyć duże opakowanie, w którym znajduje się ten oto maleńki pojemniczek i tutaj są jeszcze miejsca na dwa inne preparaty, które być może za jakiś czas wreszcie się pojawią. Natomiast wiem, pani doktor mówiła, że tworzenie tej oto formuły, tej terapii trwało aż 3 lata i mogliście zobaczyć, było poprzedzone badaniami, testami, sprawdzaniem, działaniem itd., itd. I tutaj co więcej, w opakowaniu mamy również szpatułkę do nakładania tego preparatu i taki, już Wam pokażę, taką informację z tym, z całym tygodniem i zaznaczonymi dniami, w których mamy stosować ten preparat. I stosujemy go 3 dni w tygodniu. Możemy, uwaga, uwaga, łączyć z innymi kosmetykami, które stosujemy normalnie. I też podpytałam panią doktor, czy możemy stosować tę kurację, jeśli na przykład używamy kwasy. I okazuje się, że tak. Natomiast, żeby było widać takie kompletne efekty działania tego preparatu, no to tak jak w przypadku retinolu, musimy poczekać te 3 miesiące i minimum 3 miesiące go stosować, ale pani doktor powiedziała, że już po pierwszym miesiącu stosowania będzie widać efekty na naszej skórze. No, jestem bardzo ciekawa. Dodam jeszcze, że nie stosujemy retinolu, tego preparatu w przypadku kobiet w ciąży, kobiet, które karmią i te, które się przygotowują do ciąży, minimum te pół roku, rok czasu. To też jest bardzo ważna sprawa i pani doktor dodała jeszcze, że nie stosujemy takiej kuracji w przypadku chorób skórnych, czyli najpierw musimy wyleczyć naszą skórę, a później dopiero możemy przejść do programu tego typu kuracji, terapii w domu. Zapowiada się bardzo ciekawie, cały system stosowania tego preparatu też jest ciekawy, bo nakładamy go dosłownie odrobinę w 3 miejscach na naszej twarzy, później musimy zwilżyć dłonie i rozprowadzić go właśnie przy pomocy wody, żeby ta konsystencja bardzo fajnie na naszej twarzy pracowała. Zobaczymy jak to się sprawdzi, bo wiecie, w przypadku takich konwencjonalnych kosmetyków nie musimy wykonywać tego typu kroków, a tutaj mamy coś zupełnie innego, ale pani doktor podkreśla, to nie jest typowy kosmetyk, to nie jest kosmetyk konwencjonalny, a jest to terapia. Terapia, która ma skoncentrowaną bazę z substancji aktywnych. Mamy tylko 7 składników i mamy ją stosować 3 razy w tygodniu w wieczornej pielęgnacji. Pamiętajcie również, że bardzo ważne są filtry. I to, co chciałabym jeszcze dodać, to to, że to opakowanie jest takim opakowaniem, które możemy zwrócić.
co też jest świetnym rozwiązaniem, bo tak, mamy tutaj produkt w cenie około 250 zł, ale jeśli zwrócimy słoiczek, to możemy kupić preparat już znacznie taniej, już sam ten preparat w słoiczku znacznie taniej, ale więcej pani doktor daje również różnego rodzaju zniżki i rabaty, które możemy dostać zwracając opakowanie. No i teraz widzicie, że mamy coś w tej dobie less waste, zero waste, bardzo świetnie wszystko pomyślane. Myślę, że warto zainteresować się tą kuracją, bo słuchajcie, mamy tutaj produkt polski, mamy bardzo dobrze, fajnie przebadany produkt, co potwierdziła na konferencji pani doktor. Mamy preparat, który wyszedł od dermatologa i specjalisty w dziedzinie dbania o skórę, leczenia skóry, też takiego specjalisty, który znany jest w kręgach z tego właśnie, z tych swoich programów, z tego jak przedstawia badania, analizy, który ma ogromną wiedzę, który działa na podstawie tego, co się dzieje. To nie jest taki, słuchajcie, lekarz, o których bardzo często słyszymy, który gdzieś tam chce się wypromować i współpracuje z różnymi markami kosmetycznymi, nie zwracając uwagi na to, jak one naprawdę działają na skórę. No mogłabym wam tutaj opowiadać, wy wiecie najlepiej, o co chodzi, bo też często pod moimi filmami piszecie, że dermatologowi nierówny. Tak jest w przypadku wszystkich specjalistów, natomiast osobiście przyznaję, jestem pod ogromnym wrażeniem. Jestem pod ogromnym wrażeniem samej konferencji, tego preparatu, który stworzyła pani doktor i już nie mogę się doczekać, kiedy zacznę go testować. Więc jeśli chcecie uzyskać więcej informacji na ten temat, to oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu zostawię wam namiary na sklep pani doktor, na klinikę pani doktor, na Instagram, gdzie będziecie mogli pozyskać informacje, które będą was interesowały. Pytajcie, bo przecież to jest najważniejsza droga, którą należy przejść, żeby dobrać sobie odpowiednią pielęgnację. A ja tymczasem żegnam się z wami. Mam nadzieję, że ten vlog dzisiaj był dla was interesujący. Zdobyliście taką dawkę wiedzy, jaka była wam potrzebna. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnych filmach. Buziaki, pa!